witam Cię pięknie w kolejnej podróży, tym razem w podróży do przeszłości. A przynajmniej mam taką nadzieję, że do tej przeszłości chociaż na kilka dni uda mi się wrócić, bo jak patrzę na to, co dzieje się za oknami naszych domów, czy na ulicach naszych miast, no to to jest szaleństwo, które mi totalnie nie odpowiada, więc pomyślałem, że spakuję plecak i pojadę w Bieszczady. A że tutaj jest sytuacja taka, że hotele i schroniska są pozamykane, to korzystam z uprzejmości pana Romka, który jest właścicielem tej chaty. No i będę mógł tutaj trochę pogospodarzyć i sprawdzić, czy życie, jakie znam z przeszłości, z mojego dzieciństwa, pozwoli mi do tej normalności wrócić. Na razie jest cudownie. Ogień już trzaska pod kuchnią. A tutaj jest zasada taka, że najpierw robota, później przyjemności, więc pierwsze co zrobię, to ogarniam się, organizuję, a później zobaczymy. Także tutaj nie trzeba się spieszyć, tu jest normalnie.
No i witam, kolejny dzień w Bieszczadach. Po wczorajszym bardzo deszczowym dniu dzisiaj na zewnątrz po prostu biała magia, więc co teraz można zrobić? Po prostu trzeba wyjść i się tym cieszyć. Czas powitać kolejny dzień. W nocy niestety przyszła odwilż i sporo śniegu stopniało, ale za to jest mnóstwo słońca, więc wykorzystam ten dzień, żeby poznać bardziej okolice. Więc przygotowuję sobie teraz śniadanie, no i ruszam w drogę.
A to pora się wyspowiadać i wytłumaczyć, gdzie ja tak naprawdę jestem, bo Bieszczady to trochę zbyt ogólnie. Jestem w miejscowości Leszczowate, takiej małej wsi blisko Ustrzyk Dolnych. No i poza kilkudziesięcioma domami nie ma tutaj zbyt wiele, nie ma nawet sklepu czy zasięgu telefonii komórkowej, więc trudno jest mi znaleźć teraz informacje na temat tego miejsca. Wiem tylko, że w dawnych czasach wydobywano tutaj ropę i do tej pory w pobliżu, około 5 km stąd, dalej są szyby naftowe i do tego czynne, więc na pewno też tam się przespaceruje. A teraz zapraszam na mały spacer po tej wsi. Poza ciszą i spokojem można tutaj znaleźć jeszcze jedno ciekawe miejsce – starą cerkiew.
No i to by było wszystko, co można tutaj zobaczyć. Więc wracam do domu, ale zanim to zrobię, to wstąpię jeszcze po małe zaopatrzenie, bo choć nie ma tu sklepu, to zawsze sobie można poradzić. Zaopatrzenie zrobione, także można dalej żyć. Wszystko co dobre, boczuś, pędzony, jajeczka od kurek. Co tu mamy dalej? Smalczyk ze skwareczkami. O, śmietana, swojska śmietana. Pasztecik. I co tu jeszcze jest? Ser, biały ser. Także można żyć, można balować. Spróbować tego. Czy to... I to jest porządny boczek, a nie jakiś poszukaniec ze sklepu chemicznego. Thank you.
Nastał kolejny dzień mojej ucieczki od cywilizacji. No i brak telewizji, radia i internetu naprawdę mi pomaga odpocząć, bo kompletnie nie wiem, co się dzieje na świecie. A tutaj proste obowiązki dają mi naprawdę dużo pełni, takiego naprawdę oddechu. A za momencik trzeba ogarnąć tutaj życie, dzień. Naciupię trochę drewna, naniosę wody i dzisiaj dla odmiany pójdę zwiedzić najbliższą okolicę. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakieś fajne miejsca do pokazania. Pogoda dzisiaj nie dopisuje. Odwilży ciąg dalszy. Południowe zbocza już są bez śniegu, a ja dotarłem do wsi Wola Maćkowa. Wsi, która już niestety nie istnieje, bo po II wojnie światowej mieszkańcy zostali wysiedleni. Poszukałem przed chwileczką tutaj jakichś śladów, ale nie znalazłem nawet fundamentów po budynkach. Puszczam Wolę Maćkową. Pójdę teraz kawałeczek dalej w takie bardzo ciekawe pod kątem geograficznym miejsce. Natomiast później powędruję do takiej odległej o 5 km miejscowości, bardzo ciekawej z innego powodu, ale że droga prowadzi tam asfaltem, więc ja wybiorę drogę górami i lasami, żeby było ciekawiej. Leszczowate leży bardzo blisko tak zwanego działu wodnego. Jestem właśnie teraz tutaj w tym miejscu, mniej więcej. Po mojej lewej stronie wszystkie strumyki, potoki płyną na wschód, mniej więcej na wschód, łącząc się z rzekami, dopływając, zasilając Morze Czarne. A po mojej prawej stronie wszystkie strumyczki płyną i łączą się z rzekami, które zasilają Bałtyk. Z tego wzniesienia ten potoczek tutaj płynie do brzegów dolnych, później do Krościenka, na Ukrainę, a następnie łączy się z rzekami i płynie do Morza Czarnego. Z tej strony tego niewielkiego wzniesienia wszystkie strumyki płyną już do Bałtyku. Tak, właśnie tam za mną
jest ten malutki potoczek, strumyczek, który płynie do Bałtyku. A teraz tutaj jakieś 100 metrów i tam za mną jest potok, który płynie już do Morza Czarnego. Udało się dojść. Jestem w Łodynie, więc czas zobaczyć szyby naftowe. No i tak kończy się moja wizyta w Leszczowatym u pana Romka. Jestem mu naprawdę, naprawdę wdzięczny za to, że mogłem tutaj być, mieszkać, na chwilę się zatrzymać,
zadumać i naładować akumulator naprawdę na 100%. I chętnie zostałbym tutaj na dłużej, kto wie, może nawet i na stałe, ale czuję wewnętrznie, że droga już mnie woła. Więc za momencik zakładam plecak i ruszam przed siebie w nieznane. Pożegnania nadszedł czas. Kawałek od Leszczowatego przebiega niebieski szlak, na którym już jestem. Więc dziękuję serdecznie za wspólną podróż i do następnego razu. Cześć, hej!